Cześć! Jesteś już przygotowany do egzaminu z języka polskiego? Tak, wiem już, jak będzie wyglądał arkusz, jakie będą rodzaje zadań, ile będzie trwał egzamin i które lektury muszę przeczytać. A nie boisz się, że zapomnisz, które z przeczytanych książek są lekturami obowiązkowymi? Bo wiesz, ja czytam bardzo dużo książek. Masz rację. Zapytajmy o to panią od polskiego. Nie musicie się martwić. W arkuszu egzaminacyjnym znajdziecie spis lektur obowiązkowych. O, to dobrze. A czy mogłaby pani powiedzieć coś więcej o wypracowaniach na egzaminie? Bo ja na przykład wolę uczyć się ścisłych przedmiotów i lubię pisać o konkretach. W arkuszu będą dwa tematy wypracowania do wyboru. Jestem pewna, że dobrze poradzisz sobie z napisaniem wypracowania o charakterze argumentacyjnym. To może być na przykład rozprawka, artykuł do gazetki szkolnej albo przemówienie. W takim wypracowaniu trzeba położyć nacisk na logikę wypowiedzi, zająć stanowisko, przywołać solidne argumenty i przedstawić je w sposób uporządkowany. To w takim stylu się spokojnie odnajdę. Do naszej szkolnej gazetki piszę artykuły na temat ciekawostek naukowych. A ja odwrotnie. Lubię język polski. Czytam poezję oraz książki, dzięki którym przeżywam przygody razem z bohaterami. Sama też piszę opowiadania. Czy będę miała szansę wykazać się moją pasją na egzaminie? Oczywiście. Będziesz mogła wybrać temat o charakterze twórczym i napisać na przykład opowiadanie o dalszych losach bohaterów literackich lub wymyślać ich nowe przygody. Super! Lubię takie tematy. Napisać wymyślone opowiadanie to nic trudnego. Nie do końca masz rację. Taka praca również musi spełniać kilka warunków. Być oryginalna, odwoływać się do lektury, trzeba zachować cechy charakteru bohaterów z lektury, wymyślić nowe przygody lub miejsca, w których mogli się znaleźć ci bohaterowie, opisać miejsce akcji, określić czas, wprowadzić dialogi i monologi, tak jak w twoich opowiadaniach, Aniu. Czyli okazuje się, że ten egzamin nie będzie taki trudny, ponieważ będzie sprawdzał to, czego się uczymy. Oczywiście. Pamiętajcie jeszcze o tym, że wypracowanie musicie napisać na co najmniej 200 wyrazów. Piszcie czytelnie, żeby egzaminator nie miał kłopotów z odczytaniem i oceną waszej pracy. Pisząc wypracowanie, zadbajcie o to, żeby pisać piękną polszczyzną. Starajcie się używać różnorodnego słownictwa i różnych rodzajów zdań. Zanim oddacie swój arkusz, sprawdźcie, czy w wypracowaniu nie zrobiliście błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Jeżeli zapamiętacie te rady, to macie szansę dostać maksimum punktów za wypracowanie. Bardzo dziękujemy za pomoc! Będę za was trzymać kciuki w czasie egzaminu. Na pewno świetnie sobie poradzicie.